Proszę, panie marszałku. Panie marszałku, Wysoka Izbo, za kandydaturą pani byłej minister, posłanki Kopacz, stoi koalicja i wydaje się prawdopodobne, że zwłaszcza po nieuwzględnieniu wniosku o przerwanie posiedzenia Sejmu, pani posłanka Kopacz zostanie marszałkiem. Z tego, co powiedział pan poseł Nowak, wynika, że podstawowym tytułem do zajęcia tej funkcji jest płeć pani poseł. No i rzeczywiście jest tak, że to, iż pani poseł jest kobietą, nie ulega żadnej wątpliwości. No ale proszę przerwać też feministyczne wystąpienia. Coś tego kabaretu narodowo-katolickiego. Panie marszałku, ja bardzo proszę do rzeczy. Panie marszałku, czy zechciałby pan uciszyć bulgot posła Palikota? I odliczyć czas bulgotu pana posła od mojego czasu wystąpienia. Otóż... Ja bardzo przepraszam, panie marszałku, ale bardzo proszę, jesteśmy pierwsze posiedzenie godne, bardzo proszę o nieprowokowanie i będzie wszystko w porządku. Znaczy, ja nie widzę żadnego padło stwierdzenie, że czas, żeby marszałkiem Sejmu została kobieta. No ja do tego stwierdzenia się odniosłem. Ja uważam, że marszałek Sejmu powinien mieć także inne zalety, bo bycie kobietą niewątpliwie jest zaletą. I nie sądzę, żebym kogokolwiek tutaj prowokował. Ale przejdźmy do innych zalet. Wysoka Izbo, czeka nas bardzo trudna kadencja, bo czas jest trudny. Innymi słowy, podstawowym zadaniem marszałka Sejmu, oprócz stukania laską i prowadzenia obrad, będzie nie czuwanie, ale odtworzenie przynajmniej minimalnej komunikacji politycznej między rządem i opozycją i między różnymi klubami, bo w tym trudnym, niesłychanie trudnym, dramatycznie trudnym czasie istotą rzeczy jest będzie pewne minimum spoistości Wysokiej Izby w najważniejszych sprawach. Otóż pan poseł Nowak mówił o tym, że pani posłanka Kopacz to nie zaciśnięte zęby, tylko uśmiech, nie nienawiść, tylko dążenie do kompromisu. No, trudno to brać na poważnie, kiedy mamy głosować nad kandydaturą autorki sławnej frazy o hienach cmentarnych skierowanej pod adresem opozycji. Są jeszcze różne obserwowalne cechy profilu psychologicznego pani poseł, ale ja o psychologii nie będę się z tej trybuny rozwodził. Natomiast mam apel do opozycji lewicowej, której jeden z przedstawicieli prominentnych przed chwilą właśnie bulgotał. Panie marszałku, otóż, jednak, bardzo pana przepraszam, jednak pan prowokuje. Otóż nie bierzcie tej kandydatury na swój polityczny rachunek, bo naprawdę będzie bardzo, bardzo trudno. Ja wiem, że istnieje taka zrozumiała tendencja, że największy klub ma prawo do marszałka, tylko pytanie, czy do tej marszałek. Otóż w tym, ja uważam, kadencja będzie bardzo dramatyczna, a przy pani marszałek Kopacz, jeśli zostanie, będzie niesłychanie dramatyczna, a Izba w bardzo trudnych, dramatycznych czasach zostanie wewnętrznie zablokowana i zdezintegrowana. Także albo bierzecie to na swój rachunek, albo nie, ale jeżeli do tego dojdzie, to nie żalcie się później. Dziękuję. Dziękuję.